Bardzo proszę pana Andrzeja Krzysztofińskiego, przepraszam, tak, i Wojciecha Bołoza. Nie wiem, który z panów. Tak, myśliwski bambizm. Proszę bardzo. Nazywam się Andrzej Krzysztofiński, jestem myśliwym. Pisuję od czasu do czasu do braci Łowieckiej i jestem autorem felietonu kolumny, która się co miesiąc ukazuje w tym czasopiśmie. Parę lat temu zmarł już niestety publicysta Łowca Polskiego. Maciej Łogin napisał artykuł pod tytułem Trudne tematy. Trudne tematy, które miał na myśli publicysta z Łowca Polskiego, dotyczyły śmierci, zabijania zwierząt, moralnego aspektu społecznego, tego elementu łowiectwa, który nie da się z niego wykluczyć, nie da się przemilczeć. Maciej Łogin dał wówczas receptę, owszem, róbmy PR, ale gdy mowa będzie na te tematy, to myśliwy powinien siąść w kącie i przeczekać, aż przejdzie. Wydaje mi się, że nie całkiem funkcjonowało. Bambi. Myślę, że z pojęciem Bambi wszyscy mogą coś zacząć. To jest bohater filmu Walta Disneya z 1942 roku pod tym samym tytułem. Czy wolno zabijać Bambi? No, ta dyskusja i okoliczność, że się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, wydaje się wskazywać na to, że niektórzy ludzie, sporo ludzi jest zdania, że nie, i z tego względu wynikają zastrzeżenia wobec polowania, myślictwa, które ma do czynienia z zabijaniem zwierząt, zwierząt dziko żyjących szczególnie. Zastrzeżenia dotyczą moralnej strony łowiectwa, to jest owego archaicznego nie zabijaj, które naruszamy jako myśliwi milion, dwa miliony razy w Polsce. I z drugiej strony są to zastrzeżenia wobec polujących, to znaczy nie tylko dlaczego się poluje, ale kto poluje i czy koniecznie owa grupa musi wykonywać zadania, które związane są z łowiectwem. No, u nas wyszło na to, że prezydentom nie wolno polować. Pan Komorowski się nawrócił, przekonany przez polujących synów i być może w przyszłości będzie patronem polskiego łowiectwa, nie wiadomo. Kiedyś tego dylematu nie było. Przed rewolucją agrarną polowali wszyscy. Wśród Eskimosów nikt się nie kładzie na obok rozkładu morsów i tak dalej. Wszystko funkcjonowało. Powiedzmy te problemy z trofeum, czy wtedy istniały jakieś komisje oceny poroży, kłów i tak dalej, nie wiadomo, ale nauka może przynieść odpowiedzi na to pytanie. W związku z powyższym, że poluje tylko margines 0,3%, 3%, 10%, powstaje pytanie, kto ma prawo zabić Bambi? Obecnie formułowane często formę, czy ktoś w ogóle ma prawo, czy mamy prawo zabijać dzikie zwierzęta, co nas uprawnia do tego. Ale to nie jest całkiem nowy konflikt między grupami społecznymi zajmującymi się polowaniem, korzystaniem z zasobu przyrodniczego. On był praktycznie rzecz biorąc zawsze od momentu, kiedy zostało społeczeństwo podzieliło się na tych, którzy polują i nie polują, mają prawo do polowania, chcą polować, mogą polować. Jak było na początku, gdy ludzie zaczęli uprawiać żyto, zamiast polować na
na żubry i tury, nie wiadomo dokładnie. W starożytnym Rzymie obowiązywała zasada res nullius, kto miał ochotę, mógł polować, kto miał prawo, kto był wolnym obywatelem, miał możliwość korzystania z tego zasobu przyrodniczego również na terenach innych własności pod warunkiem, że uzyskał zgodę. W średniowieczu sytuacja się trochę zmieniła. Wystąpiło coś takiego jak elitarność łowiectwa. Grupa w hierarchii społecznej zawłaszczyła sobie prawo do polowania na określone gatunki zwierzęta, żubry, tury, gruby i tak dalej. Z tego okresu właśnie pochodzi ów podział na zwierzynę grubą i drobną, z tym, że ten podział, to zawłaszczenie prawa do polowania nie wywołało szczególnego zachwytu i cały czas praktycznie leciały wióry. Konflikty społeczne, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, miały miejsce również wcześniej, z tym, że one przybierały nieco inne formy. W czasie wojen chłopskich w Niemczech w XVI wieku postulat wolnego polowania i połowy ryb był jednym z postulatów, które stawiali chłopi. W 1720 roku powstanie antymyśliwskie w Górnej Austrii, które skończyło się tym, że po zabiciu 700-800 jeleni poleciało parę głów i ukarano 1600-1700 chłopów. Rewolucję francuską wywołały w zasadzie jelenie. Wieś poparła rozruchy w miastach z tego względu, że miała dosyć feudalnego, arystokratycznego polowania. W 1790 roku wiosną w Saksonii, na Łużycach, chłopi wylegli masowo na polach. Służba leśna czy myśliwska, wtedy to było jedno, dostała lanie i włościanie zajęli się sami redukcją pogłowia. Doszło do zgody w tej formie, że ówczesny panujący, to był syn ostatniego Sasa na tronie polskim, zgodził się na natychmiastową redukcję stanów zwierzynnych, przepraszam, która została przeprowadzona w czerwcu 1790 roku. Monarchia szwedzka istnieje w zasadzie dzięki temu, że w 1792 roku ówczesny król zezwolił na polowanie wszystkim obywatelom, którzy posiadali kawałek własnej ziemi. 1848 rok, faktyczny koniec powodania feudalnego. Dzisiaj poluje nadal tylko margines, ułamek procenta. Tutaj było pytanie o elitarność. Czy ona jest, czym jest determinowana? Łatwy temat, trudny temat. Dlaczego polkuje akurat te 0,3% społeczeństwa, a nie inne 0,3%? Czy zajmujemy się tym dogłębnie w obrębie PZEU szerzej? José Ortega y Gasset napisał w 1942 roku esej Medytacje nad polowaniem, gdzie twierdzi, że z pewnością mając rację, polowanie jest w pewnym sensie zajęciem elitarnym. Elitarność wynika z samego prawa do korzystania z zasobu, użytkowania. Kwestia tego, co pociąga za sobą owa elitarność, czym jest determinowana, czy ona istnieje. Wobec tego konflikt, który ma miejsce, myśliwi stosują dwie linie obronne. Z jednej strony wskazujemy na potrzeby, z drugiej strony wskazujemy na coś, co jest naszą zasługą w zachowaniu, utrzymaniu tego zasobu, to znaczy wolno nam zabijać zwierzęta, ponieważ je żywimy, czyli dokarmiamy, chronimy, zrobimy coś ze siedliskami i bronimy, czyli po zebraniu parowników, które mogła się złapać zwierzyna, możemy spokojnie parę sztuk zastrzelić. Nie wszyscy to akceptują. Tak to wygląda graficznie. Oblężeni myśliwi wystawiają
Bambi za rękę, Bielonka, którego chronią. Z drugiej strony promujemy świeżą dziczyznę z matki tego jelenia. Trochę taka schizofreniczna sytuacja, sprzeczność sama w sobie, ale ta sprzeczność się nazywa zrównoważony rozwój, który jest, był definiowany prawdopodobnie dużo wcześniej, zanim Hans Karl von Karlowitz coś napisał o Nachhaltigkeit w swoim dziele i był sformułowany w ten sposób: nie zabijaj więcej niż się urodzi. Pojęcie Bambins wzięło się z tego filmu, tutaj możemy sobie skrócić. W każdym razie film, sukces tego filmu, który jest ogromnie ciekawy, bierze się, czy powiedzmy jego rola w stosunku do łowiectwa, jest raczej skutkiem zmian, które miały miejsce w społeczeństwach naszego kręgu kulturowego. Obrazek powinien być znany. Walt nie lubił myśliwych, nie przepadał za nimi i film Przygody Jelonka Bambi nie jest, jest świadomie, świadomą manipulacją widza, mającą wywołać emocje. Graficznie ze zwierząt zrobiono zwierzęta mocno zantropomorfizowano. Tutaj mamy zdjęcie wskazujące na to, jak to się działo. Poza tym we filmie Disneya jest tylko jedno niebezpieczeństwo dla ludzi, dla zwierząt, to są myśliwi. Jedyne zło, które funkcjonuje w tym świecie Walta Disneya, to jest myśliwy zabijający gdzieś bardzo sugestywnie matkę tego wielonka. To jest zresztą figura z materiału poglądowego opublikowanego przez Polski Związek Łowiecki pod tytułem Myśliwi dla dzieci. No ja nie wiem, co to jest za zwierzę. Jest mowa o sarnie, ale przypuszczam, że chodzi raczej o żonę jelenia albo coś takiego. To samo mamy w lesie. To jest idylliczny świat Walta Disneya. To jest zdjęcie z profilu FB jednego z nadleśnictw. Życzenia na Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci. Wszystkiego najlepszego, pomyślności i tak dalej, spełnienia marzeń. Ja nie wiem, jak długo będą się spełniać marzenia tego dziecka. Jak załoga nadleśnictwa lubi grillować. 2 miesiące, 3 miesiące. Na tym samym profilu były składane również życzenia na Dzień Matki, ilustrowane zdjęciem jakiejś bardzo mocno owłosionej matki Polki. No, do tej pory nie było życzeń na zaduszki, na święto zmarłych, ale być może będzie apel w ramach edukacji leśno-przyrodniczej o chwilę zadumy nad grobem nieznanego jelenia pierwszego. Ja przepraszam, będę musiał chyba parę minut przedłużyć, albo kończymy w tym miejscu. Realia są zaś takie, że Bambi, młode zwierzęta, w przypadku sareń 70-80-50%, co to jest? To jest kawałek mięsa, pokarmu, botanicy. Taka jest brutalna rzeczywistość. Większość z młodych zwierząt jest skazana na śmierć. Taka jest nieprzyjemna, ale prawda ekologiczna. Możemy kręcić, możemy różne gatunki brać pod uwagę, ale definitywnie tak jest. Czy w ramach edukacji leśno-przyrodniczej ten nieprzyjemny fakt jest w jakiś sposób komunikowany? Czyli Bambi musi umrzeć.
jeśli weźmiemy... Weźmiemy tak... Ja przepraszam. Jeśli weźmiemy pod uwagę tego bohatera filmu Disneya, sierotę, samotnie chodzącego cielaka jelenia, to potrzebą racjonalnym jest zastrzelenie tego cielaka. Tutaj ktoś pytał o pomysły na jakieś przedsięwzięcia edukacyjne. Proszę bardzo. Proszę pokazać dzieciom w klasie film Disneya, Bambi, a potem uzasadnić konieczność zastrzelenia takiego Bambi. Podjąłby się ktoś tego? Przepraszam. Druga sprawa, która pogłębia pewne sprzeczności, to jest uproszczone równanie łowiectwo, ochrona przyrody. Od ustawy przed 1994 roku łowiectwo nie było ochroną przyrody, było czym innym. W latach 50. również to trochę inaczej wyglądało, a akcenty na obowiązki związane z użytkowaniem tego zasobu przyrodniczego były kładzone dopiero w latach 20. Z tym, że z tego wynika szereg dylematów, sprzeczności. To jest kwestia tego, co to jest przyroda, gdzie się zaczyna, gdzie kończy, co oznacza jej ochrona. Z jednej strony powszechne pojęcie ochrony przyrody, to znaczy wziąć jakąś przyrodę, zamknąć na trzy spusty w świątyni przyrody i sprawa załatwiona, klucz wyrzucić, ewentualnie od zakrystii wpuszczać paru kapłanów, czyli naukowców, żeby tam coś badali. Z drugiej strony widzimy przykład działań na rzecz ochrony przyrody. Przeceniłem to. No co dalej? Z tymi sprzecznościami musimy żyć, uwzględnić bądź nie uwzględniać, a przyszłość pokaże, co będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli będziecie Państwo chcieli dyskutować po ostatnim referacie, to oczywiście możemy wrócić do tych pytań.